centralny system bankowy jest technologicznym warunkiem sprawnego, efektywnego działania. W przypadku Banku Gospodarstwa Krajowego jest to szczególnie trudne, bo nasza działalność bankowa w części jest standardowa, ale w części chociażby poprzez te funkcje zlecone przez państwo, programy rządowe, czy poprzez sprawy związane z obsługą środków unijnych jest zupełnie inna niż w przeciętnym uniwersalnym banku. W związku z tym nasz centralny system bankowy ma doprowadzić do tego, żebyśmy zarówno klientów z sektora publicznego w ramach konsolidacji finansów publicznych mogli obsłużyć szybko, sprawnie i bezpiecznie, ale również naszych klientów komercyjnych czy klientów, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Problemem wynikającym z sformalizowania tych procedur, czy potencjalnym problemem, jest wydłużenie procesu w czasie. Także myślę, że za 3 miesiące o tej porze będę mógł dokładnie powiedzieć, po rozpoznaniu ofert, które do nas wpłyną, jaka data kompletnego wdrożenia systemu centralnego bankowego w BGK, Banku Państwowym, jest datą realną.